Hej, witajcie tu, Severs, i witam was bardzo serdecznie w kolejnej mojej serii Zagrajmy w... Zgodnie z zapowiedziami bierzemy się za kontynuację mojego metroidowego maratonu gier. Tym razem na warsztat bierzemy tytuł znany pod nazwą Metroid 3 albo też... Super Metroid! Gra wydana w 1994 roku na konsolę Super Nintendo Entertainment System. Jedna z najlepszych gier wydana na tę konsolę i chyba najlepszy Metroid wszechczasów. Myślę, że wielu uważa, że jest to najlepsza gra z Metroidem w tytule. Na pewno najlepsza gra 2D z Metroidów. Ponieważ tak naprawdę trudno porównywać ją do Prime'ów 3D, jako że no 2D 3D mimo wszystko trudno porównywać, ale twórcy wyciągnęli jakby wnioski z poprzednich dwóch części i zadbali o to, żeby Super Metroid był tą najlepszą grą, było takim definitywnym doświadczeniem, jeżeli chodzi o Metroidy, że już nic lepszego po prostu nie da się zrobić. Znaczy, w sumie szkoda, że nic lepszego nie da się zrobić, bo na razie się nie dało. Trudno powiedzieć, można, nie można. Axiom Verge, jak widzieliśmy z Let's Playa, próbował. Wychodziło mu to całkiem nieźle. I... Właśnie, bo tutaj znowu wracamy do tej kwestii Axiom Verge czy Super Metroid. Moim zdaniem jednak Super Metroid... Po tym jak zagrałem w ten tytuł po raz kolejny, żeby przynajmniej w tę pierwszą godzinę, aby przygotować się do Let's Playa, to Super Metroid jednak to jest jedyny niepowtarzalny tytuł definiujący tak naprawdę gatunek, definiujący konsolę. Zaczniemy na pliku Samus C. Jak widzicie, ja się przygotowywałem. Możemy wygrać tekst angielski, japoński, jest to wersja amerykańska, w wersji europejskiej są... Nie wiem, chyba niemiecki, francuski i włoski, o ile się nie mylę. Mamy strzał, skok, przyspieszenie, wybór przedmiotu, item cancel i kąty, pod którymi możemy celować. Zaczynamy zabawę! Ostatni Metroid jest porwany. Zresztą trzymany w odosobnieniu. Galaktyka... W galaktyce nastały czasy pokoju. Najpierw walczyłam z Metroidami na planecie Zebes. To tam pokrzyżowałam plany kosmicznym piratom, przywódczyni kosmicznych piratów Mother Brain, aby użyć te stworzenia, aby zaatakować cywilizacje galaktyczne. Przewijamy. No i to jest to, co pamiętamy mniej więcej z Metroida Zero Mission w formie oryginalnej, ponieważ no pamiętamy jak walka wyglądała z Zero Mission trochę inaczej, ale oryginalnie to wyglądało mniej więcej tak jak tutaj w retrospekcji. Bardzo fajna rzecz w ogóle. Następnie walczyłem z Metroidami na ich planecie SR388. Zupełnie wyeliminowałem gatunek oprócz larwy, która po wykluciu podążała za mną jak zagubione dziecko. I to jest, moi drodzy, końcówka Metroida 2. Tego nie było jeszcze w AM2R, ale tak kończy się, moi drodzy, Metroid 2. Znajdujemy ostatniego Metroida, larwę, która uważa, że Samus jest jej matką. Osobiście dostarczyłam Metroida do stacji badawczej na Ceres, aby naukowcy mogli ocenić, jak to stworzenie może produkować energię. Bardzo fajne intro, naprawdę mi się podoba. Pomysł i ta muzyka. No i mówi do nas sama Samus. Sami widzimy, mruga sobie oczkiem. To, co odkryli naukowcy, było zdumiewające. Odkryli, że moce Metroidów mogą być okiełznane dla dobra cywilizacji. Przy tworzeniu tej gry nie ucierpiały żadne larwy. Zadowolona, że wszystko w porządku, opuściłam stację, aby poszukiwać nowej zdobyczy. Ale ledwo udałam się poza pas asteroidów, kiedy
otrzymałam sygnał SOS. Stacja Ceres była atakowana. Tutaj Samus, wzrok Samus jest skupiony. Wiemy, że wkraczamy do akcji! Jesteśmy na kosmicznej kolonii Ceres. No i zobaczmy, co to miejsce ma nam do zaoferowania. Czy mogę wrócić? Nie, to była głupota. Jest sobie Samus Aran, nasza Samus i teraz istota tego let's playa. Sami widzicie, że sobie walljumpuje. Podobny skill widzieliśmy już w Metroidzie Zero Mission, ale w Super Metroidzie był to pierwszy raz, kiedy Samus mogła walljumpować, jeżeli chodzi o chronologię wydawania gier. Super Metroid w ogóle dodawał mnóstwo nowych umiejętności. Kucanie, celowanie, możliwość biegania pod oddzielnym przyciskiem. I w ogóle pod względem sterowania jest to najbardziej rozbudowany Metroid 2D, jako że Game Boy miał też swoje ograniczenia i nie mógł dostarczyć takiego doświadczenia jak Super Metroid. Z drugiej strony zmusiło to twórców do poszukiwania bądź co bądź bardzo wygodnych rozwiązań, jeżeli chodzi o sterowanie Samus. I idąc sobie po stacji kosmicznej Ceres, wyjaśnię wam mniej więcej o co chodzi, chociaż w sumie może nie, bo tutaj widzimy, o, pamiętamy, to jest miejsce z intra, które widzieliśmy, tu była kapsuła z Metroidem. Tutaj mamy już martwych naukowców. Bardzo klimatyczne intro, bądź co bądź. No i jest Metroid! Jest! Nic mu nie jest, możemy go podnieść. Samus? Podnieść? Oh shit! Ridley! Dobra, Ridley sobie stoi. Ridley zdecydował się, że porwie nam Metroida. No spoko. Znaczy nie spoko, ale... Mamy pierwszą walkę z Ridleyem, pierwszą walkę z bossem w grze. Wyobraźcie sobie, jak tutaj zaskoczeni muszą być gracze, którzy pierwszy raz zaczęli grać w Metroidy właśnie od Supera. I nagle widzą wielkiego smoka i takie, what? Właściwie są dwa sposoby na zakończenie tej walki. Jeden z nich definitywnie jest pokonanie Ridleya w walce, tak jak ja to próbuję tutaj uczynić, ale nie wiem, czy mi się uda. Bardziej prawdopodobne jest, że pokażę wam tę drugą metodę. Też idzie mi wcale nieźle. Chyba, czy Ridley już zczerwieniał aż. Zobaczymy. Nie, ale raczej... nie. Dobra! Ridley opuścił Metroida, ale ups! Podniósł go. I uciekł! Odleciał! Także wiemy, kto stoi za całą tą sprawą. Ridley porwał ostatniego Metroida. Swoją drogą... teraz w sumie się zastanawiam, czy liderem kosmicznych piratów jest Ridley? A Mother Brain była po prostu sztuczną inteligencją na planecie Zebes. Nie wiem, może zainstalowaną przez piratów czy coś. Czy to Mother Brain była przywódczynią kosmicznych piratów, a Ridley po prostu przejął dowództwo po niej, po wydarzeniach z Zero Mission. Uciekamy sobie z kolonii. No i teraz tak, sedno mojego let's playa z Super Metroida. Będę starał się jak najczęściej sequence breakować, moi drodzy. To znaczy, że będę zdobywał przedmioty przed tym, zanim powinny zostać faktycznie zdobyte. Przez co jakby mój postęp w grze będzie dużo bardziej widoczny. Nie będzie on uzależniony od tego, że zdobędę upgrade i jakaś strefa mi się odblokuje. Nie, po prostu zahaknęcę coś tam. Zrobię jakąś fajną sztuczkę i będę miał przedmiot, zanim faktycznie powinien zostać odblokowany, co pozwoli nam wcześniej dostać się do pewnych stref, do pewnych dalszych upgrade'ów, pozwoli nam ominąć niektórych przeciwników. No i dobra! Pokażę wam, jak to w działaniu wygląda, pewnie wkrótce. Pokażę wam kilka sztuczek, które będą nam niezbędne do sequence breakowania.
najbardziej podstawową rzeczą, coś czego się uczy najszybciej, to jest wall jump. Sami widzicie, że dostałem się w miejsce, w którym nie powinienem być dzięki wall jumpowaniu, ale jest to... Dla mnie jest to jakby stały element gry, ponieważ wall jumpu uczy się stosunkowo szybko. Chociaż muszę przyznać, że w Super Metroidzie wall jump jest stosunkowo trudny, żeby go ogarnąć na początku. Jak już się wytrenuje, to wall jump jest stosunkowo prostym skillem do używania. Także mamy odkryty fragment mapy, którego odkryć jeszcze nie powinniśmy już na samym początku gry. I to jest pierwsza podstawowa sztuczka, której będziemy używali do tego, aby... grało się nam lepiej, łatwiej, przyjemniej i... żebyśmy sequence breakowali najczęściej, jak to tylko możliwe. Jesteśmy, moi drodzy, na planecie Zebes. Znaczy to, że powinno nam być to miejsce znajome. I faktycznie, przypomnijmy sobie, jak kończył się Zero Mission. Jak wyglądała planeta wtedy, jak wygląda teraz. To, gdzie jesteśmy, to ni mniej, ni więcej, tylko przejście z Turiana ówczesnego do statku Samus. Pamiętamy to, myślę. Jak nie, to możemy odpalić odpowiedni odcinek, zobaczyć, jak przechodzę. Faktycznie w Zero Mission tak zrobili, żeby to miejsce było jak najbardziej podobne do tego, co widzimy tutaj. Ponieważ pamiętajmy, Super Metroid wyszedł przed Zero Mission, także Zero Mission miało na tyle dobrą sytuację, że wiedziało, do czego się odnosi i jak ma uzupełnić grę, żeby stan rzeczy przypominał w tym endgame'ie, żeby stan rzeczy przypominał jak najbardziej Supera. To też pamiętamy, to jest to miejsce, gdzie... To jest w ogóle bardzo fajny moment, kiedy graliście w pierwszego Metroida i przeżywacie jakby na nowo to wszystko. Tu uciekaliśmy, tutaj Mother Brain, widać ten słój. Widać miejsce, w których były Zebetajty. Wyrzutnie, z których wystrzeliwano Rinki, czyli te Chiriosy. I mamy windę! Mamy windę, zjeżdżamy niżej. Swoją drogą, przepraszam za frykanie, znowu mnie dopadł katar. I to miejsce też jest nam znajome, moi drodzy. Dlaczego? Otóż tutaj zaczynaliśmy grę w pierwszym Metroidzie, tutaj zaczynaliśmy w Zero Mission. Jest to oczywiste, nawet teraz, kiedy, moi drodzy, podniesiemy Morphing Balla! I wysłuchamy jingla, który będzie nam towarzyszył teraz przez całą grę. Nagle odpali się też system jakichś kamer. I z Morph Ballem jest związana inna sztuczka, którą pokażę wam w swoim czasie. Drugim upgrade'em, który musimy dostać, który jest niezbędny do tego, aby nasza nawigacja była pomyślna w tym miejscu, są pociski! Pociski, które wybieramy, możemy anulować nasz wybór selectem. Przepraszam was strasznie za te frykanie, naprawdę. Gdybym czekał z nagrywaniem na moment, kiedy będę doskonale zdrowy, to oj, naczekalibyście się na tę serię. I zauważcie, 5 pocisków jest wymaganych, aby otworzyć czerwone drzwi. Nie tak jak w Zero Mission czy AM2 Erze, gdzie był jeden pocisk i voila. Tutaj trzeba 5. Tak jak w oryginalnym Metroidzie na NES-a, o ile pamiętam. Ale dość szybko dostajemy rozszerzenie. I sztuczką, którą przed chwilą pokazałem, może nie było tego widać do końca, ale udało mi się ją zrobić poprawnie, już potrafię to wyczuć, jest to, moi drodzy, Mogball. Mogball polega na tym, że Samus w trybie kulki ma maksymalną szybkość wolniejszą niż Samus na sprincie. Jeżeli zaś zmienimy się w tryb kulki w odpowiednim momencie, Mogball sprawia, że ta kulka nam przyspiesza. I ta prędkość jest nawet... Znaczy, nie powiedziałbym, że szybka jest szybsza, jest taka sama, ale przez to, że Samus jest odpowiednio mniejsza, można się dostać w niektóre strefy, które Samus normalnie by nie osiągnęła normalnym przyspieszeniem. W normalnej formie.
Wychodzimy, a tu nagle, Boże, Sodoma, Gomora, Space Piraty! Atakują! Nagle miejsce opustoszałe pokazuje swoje prawdziwe barwy, pokazuje, że na Zebes znowu nie dzieje się dobrze. Wrócili kosmiczni piraci. I jak widać, potrafią się tu nieźle zorganizować, skoro już nawet sobie zdążyli odpalić system kamer. Moim zdaniem oznacza, że to, że piraci tak naprawdę tego miejsca nie opuścili? Po tym, jak eksplodował statek Matka... Zresztą nie mieli jak, skoro eksplodował statek Matka, to jak mieli opuścić to miejsce? Zostali tutaj i zrobili z niego coś na kształt drugiego domu, I guess. Osiedlili się tutaj, mieli bazę wypadową, przystosowali to miejsce do działania i oto oni tu są! A ja derpię strasznie. Walljump pomaga nam tutaj wydostać się. Tak mniej więcej pomaga. Bo jednak trochę swojego własnego skilla trzeba włożyć w to. Można spokojnie posługiwać się rakietami i nawet myślę, że jest to tu wskazane. Raczej niż naszym domyślnym piu-piu-gunem. Gdyż pomaga on rozprawić się z piratami wydatnie. Docieramy tutaj, otwieramy drzwi i lecimy na eksplorację nowej planety Zebes. Nowo ukształtowanej przez różne procesy zachodzące, podczas gdy nas tu nie było już przez jakiś czas. Mianowicie wiele nowych obszarów, które przygotowali nam piraci są, ale stare strefy też zmieniły się pod wpływem różnych procesów geologicznych. Mianowicie mamy nowe strefy stare strefy zarośnięte, co w pewien sposób wpływa na nie. Mamy nowe strefy właśnie wybudowane, nowe strefy może nawet odkryte po wybuchu. To było dobre. Dlatego planeta Zebes Super Metroida jest czymś zupełnie innym w porównaniu do planety Zebes Metroida i Metroida Zero Mission. To już nie jest typowe przemieszczanie się po tych szybach pionowych. Mamy bardziej coś na kształt praktycznie faktycznej, prawdziwej eksploracji. A ja bardzo lubię tracić hapeki. Na to wygląda. Dostaliśmy system map. Możemy zobaczyć, jak duża jest krateria. Tutaj mamy wrak statku. Swoją drogą, z której strony był statek piratów? Z prawej? To by nawet pasowało. Mamy wrak statku po prawej, mamy Brinstar, nasz stary dobry Brinstar, w którym byliśmy. I mamy aż 3 wejścia do Brinstar, więc widać, że Brinstar też jest dużą strefą. Jak najbardziej. O, a ja znowu się potykam. Tu jest save point, skorzystamy z niego, zapiszemy grę. Jeszcze raz. Chciałbym zapisać, hej. A, muszę tu wejść jeszcze raz, kurczę. Muszę zapisywać przyciskiem A. O tym muszę pamiętać. Ja mam skok pod chyba B właśnie. To jest taki sam problem mniej więcej jak Shinji miał z Julius Moldem. Że myślał, że zapisuje, a nie zapisuje. Także widzieliśmy sami, że dużo z tego nie było, kiedy pierwszy raz postawiliśmy stopę na planecie Zebes po raz drugi. Pierwszy raz po raz drugi, ale wiecie, o co mi chodzi. Nasze przybycie wywołało nagle wszystkie wilki z lasu. Swoją drogą, kolejna fajna sztuczka, mianowicie jeżeli tutaj zmorfbolujemy się w powietrzu... Jeżeli będziemy chcieli normalnie się zmorfbolować w jakimś wyższym punkcie, to zobaczymy, że nie jest to, prawda, takie proste. O, tutaj bym zrobił fajną sztuczkę. Mianowicie, jeżeli będziemy podczas skoku celować w dół i później się zmorfujemy, to samo zachowa momentum, tak zwane, czyli zachowa swoją prędkość. Ja chcę hapeki moje! Chcę je odzyskać, ponieważ czeka nas walka z pierwszym bossem.
Czeka nas walka z pierwszym bossem. Którym to bossem będzie... Bomba! Nie no, oczywiście nie. Możemy stawiać bomby! Od teraz... Możemy uprawiać bomb jumping. Który niestety w... Superze jest dużo trudniejszy niż Zero Mission i ja nie umiem go uprawiać. Ale to nie o bomb jump tu chodzi, tylko o... Torizo! Moi drodzy, Torizo widzieliśmy już w AM2R i był on inspirowany tym tutaj milusim jegomościem. Bardzo prosty pierwszy przeciwnik, taki od masz graczu na próbę. Przetestuj swoje umiejętności, które nabyłeś podczas walczenia z piratami, podczas pobieżnej eksploracji kraterii. No i wykorzystujemy tę szansę, aby właśnie te możliwości sobie przetestować. Torizo pada stosunkowo łatwo. A my wychodzimy na powierzchnię już teraz z bombami, co pozwoli nam dostać jeszcze jeden Missile Expansion. Swoją drogą, wracając do tego, że zamierzam sequence breakować, ja dalej nie wiem, gdzie chcę, żeby ten sequence breaking się skończył. Nie wiem, jak daleko chcę iść. Postaram się zajść jak najdalej. Tak tylko powiem. Postaram się jak najwięcej przedmiotów zdobyć wtedy, kiedy nie powinienem. Wydaje mi się, że wiem, gdzie to się skończy i wydaje mi się, że skończy się to w miarę szybko, aczkolwiek... Zrobię tyle, ile będę mógł. Mówię, bomb jumpować nie potrafię, a bomb jump to też jest taki skill, którego posiadanie jest bardzo ważne, aby ten sequence breaking był pełniejszy. Jednak niestety nie jestem wprawny w tej sztuce, nie będę. Naprawdę dużo zajmuję. Wolę te dwie sztuczki, które już mam na podorędziu, czyli wall jumping i mock ball. One już dają naprawdę wiele. Jeżeli chodzi o możliwości eksploracji. Tu możemy się dostać za pomocą bomb. A i Super Metroida znam całkiem dobrze, całkiem nieźle, więc też moja nawigacja po ZBS powinna być całkiem sprawna, łatwa i przyjemna. Nie będę tu bił żadnych rekordów czasowych, prawda? Chcę też tutaj wykręcić 100%. Ale mówię, jak najbardziej łamiąc sekwencję, że tak powiem. Po zakończeniu tej sesji nagraniowej jakby zastanowię się, co chcę dalej jakby robić z sequence breakingiem, jak daleko chcę, żeby on się posunął. Zobaczymy, jak bardzo uda mi się oszukać grę. Jakby szczytem jest pewien szczyt, do którego dążę, który chcę osiągnąć, po którym byłbym już zadowolony i myślę, że będę próbował właśnie to zrobić, co mianowicie pokażę wam jeszcze chyba na... Nie, już chyba w następnym odcinku, ale w tej sesji nagraniowej, tak mi się wydaje. Schodzimy sobie powoli, ostrożnie. Mamy energy tanka pierwszego. Bardzo dobrze. 15 misaili, pierwszy energy tank. Wiadomo, że ten stan misaili w porównaniu do tego, z czym zaczynaliśmy AM2RK i w ogóle Metroida drugiego to jest takie nie ma nic. Ale w ogóle zauważcie, że gra nie próbuje w jakikolwiek sposób usprawiedliwić tego, że nie mamy żadnych przedmiotów, które mieliśmy. Nie próbuje w żaden sposób. No i co z tego? O, tutaj źle zrobiłem. Chciałem sobie zmokbolować. O, to jest mokbol. Zauważcie, że scroll był szybszy. Scroll był dużo szybszy niż to, co tutaj. A tutaj mi nie wyszło. Nie wszystkie te sztuczki będą mi wychodzić, ja mówię. Ja nie jestem jakimś dobrym graczem w Metroidy. I tu mamy tajemniczą jaskinię, moi drodzy. Widać cztery świecące się klejnoty. Jest to jedna jakby statua, ale zbudowana z czterech części składowych. Co one oznaczają, dowiemy się już niebawem. Myślę, że niektórzy już zauważyli co najmniej dwie części. O, to mi chyba wyszło dobrze.
Mokball jest o tyle specyficzną sztuczką, że trzeba trafić z kulką idealnie praktycznie w moment stykania się z ziemią. I o ile pamiętam, trzeba to zrobić już, kiedy Samus jest w przyspieszeniu. Tu mamy takie małe... nie wiem jak to nazwać, ale generalnie wiadomo czemu służą. Służą odnowieniu energii, odnowieniu misaili. Jako, że w tej grze nie ma czegoś takiego jak statuły Chozo, które nam będą odnawiały energię na zawołanie, nie ma save'ów, które nam regenerują hapeki i amunicję, nic z tych rzeczy. Tutaj mamy zapisy, a hapeki i amunicję odnawiasz sobie sam. Swoją drogą, zjeżdżamy do Brinstar i muzyka jest znowu cudowna. Uwielbiam motyw tak zwany Brinstar Overgrowth. Mianowicie Brinstar przez te lata, kiedy nas nie było, zapuścił się potężnie. Widzimy bujną roślinność tej strefy.